Jedna z najciekawszych spraw, jaką w ogóle prowadziłem w życiu. Pan, który brał udział w tej ceremonii w trakcie zeznań w CBś w Warszawie opowiadał taką historię, dlaczego tam się znalazł. Opowiadał, że był w stanie psychicznym takim, że miał do wyboru albo pójść na linę, albo mu ta ajałaska pomoże. W tym znaczeniu, że gdyby mu nie pomogła, to planował się na linę. i you. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku porad prawnych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestiach psychodelików, bo wielu z Was pytało mnie o to, jak wygląda sytuacja grzybów, czy w ogóle często spotykamy sprawy związane z psychodelikami i jak to wszystko wygląda. Oczywiście na wstępie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na YouTube. Tutaj sobie na dole możesz kliknąć, to jest tam 15 zł, na przykład, ale dziś miał wcześniejszy dostęp do tego filmu. Także oczywiście tym, którzy wspierają mnie na Patronite, jesteście najlepsi. A tym samym zaczynamy. Cześć, Stereos, miło Cię znowu widzieć. Cześć, Stosław, miło cię <laughs> widzieć. Dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że w ogóle kontynuujemy tę serię, bo dostajemy bardzo dużo pytań. Dostawałem po tych naszych pierwszych odcinkach na ten temat, więc myślę, że tych odcinków będzie sporo. Ale powiedz mi, proszę, jak wygląda właśnie kwestia psychodelików? Co za to grozi, po pierwsze? Kwas, grzyby, czyli psylocybina, DMT są substancjami zakazanymi w jednej lub drugiej liście ujętymi czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych. No, więc grozi za nie surowsza odpowiedzialność niż na przykład za tzw. Tak dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne, co jest silnym absurdem. Natomiast z mojej perspektywy, gdzie często osoby mnie postrzegają jako prawnika wolnych konopi, na przykład, do mnie trafiają przede wszystkim sprawy z konopiami, a sprawy dotyczące psychodelików przy okazji, czyli jest jakaś uprawa, jakieś posiadanie, i zazwyczaj tam było trochę kwasa, trochę emki, trochę grzybów. Więc przy okazji, samodzielnie e, raczej nie. Mhm. Powiem ci, że gdzieś to się sprawdza też z moim doświadczeniem. E, mnóstwo dostaje wiadomości, ale to mnóstwo dostaje wiadomości o tym, że ktoś został zatrzymany z ziołem. Czy z tych grzybów, kwasów, w innych sytuacji zdarza się mało. To są takie sprawy, że takie wiadomości, które nawet o, zwracają moją uwagę, wiesz? Tego tak, bo no. Zioło być może nawet z jakichś takich powodów zapachowych, tak, e, może dotrzeć do sąsiada, mhm. może zostać wyczute przez policję. E, jakby z uwagi na intensywny zapach myślę, że może to jest taka kwestia, czy na przykład uprawy, które są pod lampami, tak, e, również kamery termowizyjne mogą, mogą odgrywać jakąś rolę w ujawnianiu tego rodzaju e, działań. E, no, faktycznie z ziołem, tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, tak? Można prześledzić jakąś historię zamówień. E, e, czy nasion, czy, czy growboxów. No, zioło jest po prostu powszechniejsze, tak? Zatrzymają czasami jakiegoś dzieciaka, który opowie, od kogo kupił, no i wtedy też jest wizyta. No zobacz, tutaj ciekawą sytuacją na pewno są grzyby, bo trochę sprawa, mam wrażenie, jest niejednoznaczna. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii mamy wymienione to, że zakazana jest psylocybina, a nie ma wy wypisanych gatunków grzybów, To jest w niektórych państwach w ich ustawach, a na przykład mamy liście koki i kokainę, mamy też krzaki konopi i THC. Yy, zakładam raczej, że to jest niedopatrzenie yy, ustawień, Ustawodawcy i że te grzyby po prostu psylocybina, grzyby są traktowane jak psylocybina. Jak, jak to w ogóle wygląda znaczy, z twojej perspektywy? Tak, substancją zakazaną tutaj jest psylocybina. Nie ma przestępstwa uprawy grzybów, więc mhm. dopóki te grzyby nie mają psylocybiny, no to tak naprawdę nie ma, nie ma przestępstwa. Są też duże trudności, bo w tych sprawach, gdzie te grzyby się przewijały, tak naprawdę. Biegli nie za bardzo wiedzą, jak ustalić, ile tej psylocybiny jest i ile jest tego dawek odurzających, bo to ma też znaczenie dla y, ustalenia, czy mamy znaczną ilość, czy nie jest to ilość znaczna. Ym, kilkukrotnie spotkałem się z sytuacjami, gdzie y, było napisane, że na przykład jest 5 gramów grzybów, to jest 5 gramów psylocybiny i y -y. tak w sumie nie, nie jest to 5 gramów psylocybiny, jak wiemy, więc również biegli nie, nie do końca się na tym znają. Tak wynika przynajmniej z moich doświadczeń. Natomiast no, nie, nie spotkałem się nigdy że ze sprawą, gdzie by były, nie wiem, tysiące grzybów na mhm. przykład, tak? Też grzyby z uwagi na swój charakter zazwyczaj występują w małych ilościach, nie są jakoś szczególnie gromadzone, to są takie mhm. ilości typowo konsumenckie. Mhm. A więc co prawdą jest tak, że tutaj co może wzbudzać takie zastanowienie wielu osób, to chociażby możliwość tego, że grzyby można uprawiać w domu w małych pojemnikach, to nie jest jakiś tam wielki, skomplikowany i rzeczywiście to daje, nie wiem, 30-50 gramów mokrych grzybów. E, więc te dawki są ewidentnie konsumenckie, w sensie mi łatwo było argumentować, że to jest konsumenckie. Tylko, że tak, e, to jest legalne dopiero do momentu, kiedy pojawią się pierwsze grzyby. Wtedy pojawia się psylocybina. Tak, do, do, do zakresu... kiedy nie ma psylocybiny, to wtedy nie można ustalić, czy mamy przestępstwo tak naprawdę. Można powiedzieć, nie wiemy co to jest. Znaczy... Mhm. Nie ma psylocybny, nie ma przestępstwa po prostu. To trochę jest tak jak e, też z kiełkami marihuany, o których rozmawialiśmy, prawda? Tak. Że do pewnego etapu nie posiadają THC, więc nie wiadomo, czy to jest ta zakazana hmm. czy, czy, czy ta legalna. Ale zobacz, odwróćmy trochę sprawę, bo uprawa w domu to jest jedno, bo to, to wiadomo, a druga sprawa jest taka, że ktoś był na łące, zebrał grzyby i idzie sobie. I ktoś go zatrzymuje z tymi grzybami. Co się wtedy dzieje? Może zostać to uznane za posiadanie środków odurzających w postaci psylocybiny. tak? No, mhm. O ile pan nie przekona prokuratora i organów ścigania, że on był przekonany, że to są jakieś tam jadalne grzybki, więc jakby bez świadomości to wykonywał. No jeżeli powie tak, zebrałem to, bo to są grzyby psylocybinowe i, i chciałem sobie troszeczkę się połączyć z przyrodą, to, to jest to zarzut, bo mamy świadomość posiadania substancji nielegalnej, tak? Inna jest kwestia, gdy ta osoba powie, cierpię na depresję, pigułki mi nie pomagały, postanowiłem sobie zebrać parę grzybów, to jest historia leczenia. Wtedy można próbować dążyć do umorzenia, tak? Należy pamiętać, że zawsze te takie ilości drobne konsumenckie, niezależnie, czy to jest marihuana, czy to jest MDMA, one się kwalifikują do umorzenia do tych kilku porcji zazwyczaj, a kilka porcji to już jest dużo. To jest 50 gramów, no to jest powiedzmy, też w zależności od, od potrzeb, od możliwości, może to być uznane za. za, za do kilkunastu tak naprawdę porcji. tak? A w sytuacji, jeżeli policja złapałaby moją przyjaciółkę, artystkę, która powiedziałaby, że chciała odekorować obraz tymi grzybami, bo są takie fajne i sztukę produkuje, i ona przecież mogła nie wiedzieć, że to są grzyby zakazane? Kluczowa jest świadomość tej osoby, czy tam jest psylocymina, tak? Mhm. Jeżeli ta osoba wyjaśnia to, że nie wie, że to jest w ogóle zakazane, zerwałam, bo bo mi się podobały te grzybki, w życiu bym nie powiedziała, że to jest coś zakazanego. Być może ta argumentacja zostanie przyjęta i daje jej wiarę. Mhm. Tak rozumiem w żargonie prawniczym prokurator bądź sąd. Mhm. Czyli trzeba mieć po prostu jakby coś, co, co brzmi prawdziwie. No i w takiej sytuacji tutaj ta koleżanka artystka, wyobraźmy sobie, naprawdę, ktoś jest artystą i miał ochotę przydekorować, tak jak się robi z jarzębiny czy z czegoś, no, albo jakaś babcia która sobie coś zerwała. No, no, to jest... Możliwe, możliwe. Natomiast takich spraw zazwyczaj nie ma. Mm -hmm. tak? Podobnie jak z muhumorami, które. A no właśnie, to jest ciekawa sprawa. Amenita Muscaria nie jest wpisana w żaden z załączników, więc. Jak myślisz, więc... dlaczego? Może Kościół Katolicki. <laughs> <laughs> bo no, są tutaj dosyć poważne teorie wskazujące na związki powstania Kościoła Katolickiego z The Sacred Mushroom. Mm -hmm. Cross and the Mushroom, taka książka się przecież ukazała w latach 70. -tych. Trudno powiedzieć. Natomiast no też buchomor nie zawsze daje takie efekty odurzające, tak? Takie ściśle odurzające. Często w niewielkich dawkach zażywane świadomie, dobrze w tej wodzie destylowanej, tak, wymoczony, no to są takie doznania tak naprawdę poprawiające Twoje, twoje samopoczucie. Nie, nie, nie ma takiego haju, że nie wiesz, co się z Tobą dzieje. No. Przy dużych dawkach, słyszałem, można długo spać, ponoć, tak. Natomiast to też nie jest osoba, która. Też warto zwrócić uwagę, że, że no są, jakby w zależności od substancji, są różne konsekwencje zażywania tych substancji. No po alkoholu ludzie często się zachowują agresywnie, po grzybach nie ma takich sytuacji, mm -hmm. więc też jakby ze swojej natury nie występują szkodliwości następcze po ich zażyciu, dlatego też nie wchodzą te osoby w konflikt z prawem i nie dochodzi do tego. Jak ktoś na przykład zażywa chociażby, tak, czy, czy, czy jakieś inne środki. No alkohol to jest. No to Potem często następuje eskalacja. No to są, Niektóre z tych substancji są euforykami, więc, więc no może prowadzić do jakichś takich zachowań niebezpiecznych, no a wtedy są ujawniane, czy stężenie przy prowadzeniu pojazdu, czy właśnie te substancje. No Tutaj też prawdą jest to rzeczywiście, że są substancje, które są bardziej imprezowe i z którymi ludzie się częściej przemieszczają. A grzyby nie wyglądają na taką substancję. No muchomora raczej nie bierzesz na imprezę. No. Tak? Muchomor snu albo rano na, na pusty żołądek, tak z tego co czytałem się zaleca. Są różne teorie i, i oczywiście wszystko gdzieś można znaleźć w internecie w takich kwestiach. Ale zobacz, jest jeszcze jedna, chyba, że chcesz coś dodać. No tak, z takich spraw, które które się trafiają w sądzie, mam jedną dosyć ciekawą sprawę. Jest to sprawa pani Gosi, szamanki, no, która ma zarzut w tej chwili zorganizowania ponad 100 ceremonii ajałaskowych. Te informacje pozyskano w związku z panem, który miał uczestniczyć w takiej ceremonii, który był zatrzymany do innej sprawy, no i podjął decyzję, żeby porozmawiać z organami ścigania i poopowiadać o wszystkim, o czym wie i opowiedział m.in. o Gosi te zatrzymanie, znaczy te, ta opowieść spowodowała jej zatrzymanie. Gosia spędziła 5 miesięcy w areszcie. Udało się ją przed sądem apelacyjnym sąd w Warszawie, po 5 miesiącach ją zwolnił za poręczeniem majątkowym. Przez te 5 miesięcy przesłuchiwaliśmy w charakterze świadków osoby uczestniczące w tych ceremoniach. Jedna z, no, jedna z najciekawszych spraw, jaką w ogóle prowadziłem w życiu. Pan, który brał udział w tej ceremonii w trakcie zeznań w CBS w Warszawie opowiadał taką historię, dlaczego tam się znalazł. Opowiadał, że był w stanie psychicznym takim, że miał do wyboru albo pójść na Linę, albo mu ta jałaska pomoże. W tym znaczeniu, że gdyby mu nie pomogła, to planował iść na linę. Był przed zawarciem związku małżeńskiego, był. No, ta depresja z jego powieści była tak ciężka, że on. Był gotów rozstać się z tą kobietą, bo bał się, że jego depresja zniszczy ją i ich związek. W trakcie doświadczenia psychodelicznego, które było tak autentyczne, tak rzeczywiste, jak nasza rozmowa tu i teraz, między innymi spotkał się z czwórką swoich przyjaciół, która zginęła w wypadku samochodowym. On z tymi przyjaciółmi porozmawiał, on się do nich przytulił, on, z nimi, on się z nimi wypłakał i pozwolił tę traumę, tej traumy, znaczy umożliwiło to wyleczenie trwałe tej traumy, pozwolił odejść tej traumie, e opowiadał dużo historii. Opowiadał historię na przykład, gdzie jakiś jego, e ktoś z rodziny powiesił się i powiedział, że gdybym wiedział, że ta osoba ma takie myśli, ja bym go siłą na tą jałaskę zaciągnął, żeby mu ratować życie. Tak więc e mamy DMT, e które jest zawarte w jałasce, które jest substancją endogennie wytwarzaną przez szyszynkę. E która jest substancją, która nie uzależnia, zgodnie z, z ugruntowaną wiedzą, nie nie uzależnia, to może prowadzić i prowadzi często do leczenia uzależnień. Tak więc zatrzymywanie człowieka, który dysponuje i pomaga ludziom wyjść z uzależnienia czy z innych chorób psychicznych, w związku z substancją, która nie uzależnia, w związku z ustawą, która ma zwalczać uzależnienia, to jest. Nie wiem, no jakby się chwytać lewą ręką za prawy pośladek, no nie ma to kompletnie sensu, tak? W trakcie tego przesłuchania razem z tym panem, on płakał opowiadając, to wzruszał się, płakała z nim pani z CBS-u, płakał policjant, który siedział obok, wzruszony był autentycznością, rzeczywistością tej historii, bo to się czuje, jak ktoś z serca to opowiada. Pamiętam, że na przemówieniu w sądzie to był czas, kiedy akurat była akcja Hot Sixteen i dwaj znani raperzy, Tako i Quebona Fide, Nawinęli mama jałaska. Ja cytowałem te słowa w sądzie, mówiąc, w Wysoki Sądzie, nawet czołowi polscy raperzy mówią o jałasce i mają świadomość jej właściwościach terapeutycznych. A tutaj trzymamy w areszcie od pięciu miesięcy osobę, która leczyła ludzi po prostu, bo tak wynika ze wszystkich depozycji, tak wynika z materiałów naukowych. To nie jest żaden hype. To się wzięło z konieczności leczenia weteranów po wojnach, którzy mają szczególny status w Stanach Zjednoczonych i dla nich społeczeństwo ma większą akceptację dla niekonwencjonalnych metod leczenia. Sprawa na razie jest na etapie prokuratorskim, nie wyszła, nie wyszła jeszcze do sądu. Gosia jest gotowa ją nagłaśniać, czekamy, czekamy tak naprawdę na, na etap sądowy, żeby móc, żeby móc tak w pełni opowiedzieć tę historię. Pamiętam, że rozmawiałem też z partnerką tego, tego chłopaka, który poddał się tej ałasce. Jego przyszłą żoną, teraz są, są szczęśliwym małżeństwem, opowiadała, że po kilku dniach, gdy on przyjechał, on inaczej się uśmiechał, on inaczej wyglądał, on inaczej pachniał, to był inny człowiek po prostu. tak? Więc no, mamy coś, co zdaje się może leczyć uzależnienia. Mamy sytuację, w której twierdzenie od wielu lat, które słyszymy, że uzależnień czy alkoholizmu nie można leczyć, są prawdziwe dopóki nie sięgniemy po właśnie psychodeliki. Bo jest możliwe tego leczenie. No, wywraca to trochę, to trochę świat. Wiem, że takie sprawy były głośne. Zdaje się, w Austrii parę lat temu taka sprawa była głośna, gdzie faktycznie przewinęła się przez media. No i liczymy z Gosią na to, że, że jak ta sprawa trafi do sądu, to również uda się zwrócić tutaj uwagę Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, chociażby czy, czy, czy mediów. Na, na, na to, że nie mamy tutaj sytuacji wymagającej interwencji państwa, a, a, i te przepisy należałoby jak najszybciej tutaj. Znowelizować i dostosować do dobra do społecznego, czyli, czyli no jako społeczeństwo, przez e, wojny i zabory mamy bardzo dużo traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a tutaj mamy e, coś, co, co może z, pozwolić za, na zaliczenie nam skoku cywilizacyjnego. Jak to miało miejsce chociażby w, w przypadku kwasa w Stanach Zjednoczonych LSD. Tak? Wiemy przecież tak o, o, o tym, co Nixon zamknął, zatrzymał, no ale. Idzie rawodnika, więc internet nie pozwoli na zatajenie tego, że grzyby są znacznie skuteczniejszym lekarstwem od wszystkich innych, czy, czy właśnie ayahuasca na, na tego rodzaju schorzenia. Tutaj jest, na pewno wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, ale to dla Was szczególnie jest taka bardzo fajna organizacja międzynarodowa ISS. Oni właśnie mają Ayahuasca Defense Fund, czyli tam na przykład możecie też poczytać historię osób, które gdzieś tam właśnie udzielały ayahuaski, jak to się toczyło, oni gdzieś tam też pomagają w sądach i w różnych sprawach, no bo tych spraw jest troszkę, to się gdzieś tam kręci i, i, i rzeczywiście jest pewnym problemem. A przy okazji, wiesz co, ja chciałem Ciebie zapytać, bo pomijając osoby, które organizują takie ceremonie, czy coś grozi uczestnikom takiej ceremonii? Teoretycznie zarzut posiadania jednej czy dwóch porcji konsumenckich, więc to są jakby w kontekście efektu zdrowotnego, założenie jest takie, że tam nie jedziemy sobie przyćpać, mm -hmm. tylko jedziemy z poważną motywacją leczniczą po dłuższym czasie, jakiejś abstynencji od alkoholu, diecie, przygotowaniu psychicznemu, więc jakby tam nie ma przypadkowych osób, tak więc, więc zagrożenie jest znikome, tak? Dlatego też no, podjęliśmy decyzję, żeby to wszystko ujawniać procesowo, bo, bo tym osobom grozi praktycznie nic, a dla Gosi to jest fundamentalne ustalenie, że faktycznie to miało cel leczniczy i ten cel leczniczy co więcej osiągnęło. Więc, więc... Ja, ja, ja tutaj od razu powiem, bo moi starsi widzowie wiedzą też, że ja, ja tam korzystałem kilkukrotnie z ajałaski I tutaj Gosi oczywiście wcześniej nie znałem, może troszkę kojarzyłem, ale też Gdzieś tam pomagałem was połączyć. W momencie, jak ta sprawa wyszła, co, co bardzo się cieszę, że to dobrze zaskutkowało, w sensie, że to było dobre połączenie i że zaangażowaliście się w tą sprawę, no bo jednak nikt chyba nie powinien mieć jakichś większych problemów za takie substancje. ale za leczenie ludzi przede wszystkim. Tak, do, 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 dokładnie o to chodzi, bo je, jeżeli intencja w była poprawna... W przypadku, medycyna jest konwencjonalna, nie przynosi żadnych skutków, tak, bo to mm -hmm. są takie przy, przypadki. Tak, I, i wiesz, i są też sytuacje, że. Mamy świadomość, że na przykład w Ameryce Południowej takie ryty, 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 o słowo, takie terapie funkcjonują, itd., tak więc fajnie by było, gdyby to było w Polsce uregulowane w pewien sposób. Może certyfikowane też, to też na pewno by pomogło w bezpieczeństwie uczestników prowadzących, a w momencie, kiedy to się odbywa na nielegalnym rynku, też ciężko tutaj wiedzieć dokładnie, kto jak to wszystko robi, więc takie sprawy procesowe i świadectwa innych ludzi na pewno w tym pomagają, ale dodam jedną rzecz, która mnie jako ciekawostkę bardziej już dla Was, bo moje przełożone z poprzedniej pracy, z której musiałem odejść ze względu na ten kanał, ale tam mieliśmy zawsze dobre relacje, więc jak prosiłem urlop, E, po pewnym czasie, no to mówiłem wprost, że słuchajcie dziewczyny, ja proszę tam te tydzień czy parę dni, no bo ja jadę na jałaskę. <laughs> to miałem taki duży komfort e, mówienia wprost i oczywiście reakcja była taka Super, bierz ten urlop, bo to jak wracasz, to zawsze jesteś taki wtedy produktywny, fajny i w ogóle. Naprawiony. Więc, tak, więc słuchaj, przywracasz to, ustawienia fabryczne? Dokładnie tak, na, na, nawet moje przełożone czuły, że w, rzeczywiście to jest coś, co, co jest dobrym wyjazdem dla mnie. Tak, ma właściwości terapeutyczne dla osób potrzebujących i no, potencjał rozwojowy dla osób zdrowych, tak, które nie potrzebują naprawiać jakichś konkretnych rzeczy. Zdecydowanie tak, więc... Steve Jobs jest świetnym przykładem przecież. No oczywiście, jeżeli chodzi o psychodeliki, jest sporo osób i sporo różnych świadectw. Nadal jest to jednak temat taki trochę niszowy, ale rzeczywiście mocno się rozwija pod względem chociażby medycznym. My tutaj w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym też cały czas jeszcze pracujemy nad filmem, gdzie przedstawimy historię czterech, pięciu osób, które właśnie korzystały z psychodelików wyłącznie w celach medycznych przy bardzo silnych dolegliwościach, chorobach, na które nie pomagały żadnej innej terapii. Tak, przyjmuje się, że to jest też taka <laughs> inteligencja roślinna, zwana babcią, która daje ci odpowiedzi na pytania. Przecież są historie noblistów, którzy przyznawali publicznie, że najlepsze pomysły, te najbardziej odkrywcze, chociażby ci, którzy za sformułowanie teorii dotyczącej podwójnej elipsy DNA, hmm. oni też przyznawali, że te, te pomysły przychodziły im w trakcie doświadczeń psychodelicznych. Więc no, ze wszystkich stron są informacje o tym, jak bardzo. Pomaga w włączeniu. W, w rozwoju mózgu. I prawda jest taka, że za posiadanie psychodyjków, podsumowując i wracając do tytułu tego filmu, nie powinno nic grozić za posiadanie na swój własny użytek, a reszta moim zdaniem powinna zostać w pewien sposób uregulowana przez państwo i mieć na przykład certyfikowane fajne miejsca, gdzie można się udać, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy. Tak, i żeby też było informacje, co szkodzi, w jakiej ilości. Tak. A kiedy możesz uzyskać jakiś efekt leczniczy i jak testować, tak? mi się zgadzam. Zdecydowanie tak. Stariosia, ja ci bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za, za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że ten temat Wam się podoba. Oczywiście, jeżeli macie jakieś kolejne dotyczące porad prawnych, zawiłości prawnych i tego, jak czasem bezsensowne jest polskie prawo, piszcie proszę w komentarzach, oczywiście łapeczka w górę. I dzięki jeszcze raz wszystkim wspierającym oraz patronom. Dziękujemy Estoswa za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy.